Właściwie mój dzień zbliża się już ku końcowi. Jest to dobra okazja na podsumowanie. Ale tak naprawdę jest to początek. To jest pierwszy daily vlog, pierwsze nagranie. Ten tydzień był dość krótki. Nagrywałem w sumie tylko 3 dni. Zaczęło się od czegoś bardzo dużego, bo byłem na planie filmu Who Will Write Our History, którego producentem jest Nancy Spielberg. Z tych Spielbergów. Jest to siostra Stevena. Byłem tam robić making of tego filmu. Przez 3 dni prowadziłem wywiady z jego twórcami i powiem wam szczerze, że to jest kawał naprawdę bardzo, bardzo ciekawej historii. Będzie to bardzo dobry film. Niestety będzie opublikowany dopiero w 2017 roku razem z filmem, ale będzie mega ciekawie. Dzisiaj opowiem też troszeczkę więcej o tej przygodzie, o tym doświadczeniu. Ale też pewien wstęp, pewne wprowadzenie do tematów vlogów i tych tygodniowych vlogów, które będę publikował, czyli dziennika pogodowego Tesli. W dużym skrócie film opowiada o historii Emanuela Ringelbauma, który był Żydem i mieszka w Polsce. I w czasach II wojny światowej w getcie żydowskim zebrał grupę ludzi, którzy prowadzili archiwa i tak naprawdę opisywali swoje codzienne życie. Jesteśmy właśnie na planie filmu. Niestety chyba nie za bardzo mogę pokazać sam plan i to, co tam się dzieje, więc... obostrzenia dziwne, więc może nie będę ryzykował jakichś odszkodowań milionowych. Natomiast... O, zechcę też. Na planie rozmawiałem z aktorami głównymi, z reżyserką, z operatorką kamery, także z line producerką, która odpowiada za to, żeby to wszystko w ogóle, że tak powiem, skleić razem i zorganizować, a także z osobą, która przygotowywała ich pod względem merytorycznym i z osobą, która była konsultantem historycznym tych zagadnień, tych tematów. Jest czas na godzinę jeszcze. Jeszcze się chyba nie do końca obudziłem, ale spoko. Dzisiaj kolejny dzień na planie, także... Dzisiaj będzie jednak mimo wszystko chyba trochę ciekawiej. Wczoraj było strasznie dużo czekania, dzisiaj... dzisiaj pewnie będzie więcej się działo. Jedna rzecz, na którą najbardziej zwróciłem uwagę, to jak głęboko wszyscy ludzie weszli w ten temat, jak bardzo stawiają na realizm w tej produkcji i jak dobra będzie to historia. To będzie naprawdę kawał ciekawej historii, która opowiada przede wszystkim o tym, że nawet w najtrudniejszych czasach, a najlepszą, jedyną właściwie sensowną rzeczą, którą możemy zrobić, to jest współpracować, to jest pomagać sobie nawzajem. Dlatego, że w momencie, w którym damy się zamknąć i damy się oddzielić i podzielić, i damy się tak naprawdę zdusić tej sile, która próbuje z nami walczyć, i jeżeli będziemy wobec niej sami, to nie mamy szans. Oni pokazali, co ludzie są w stanie osiągnąć, a kiedy zbiorą się w grupy. Tak naprawdę osiągnęli bardzo, bardzo wiele i coś bardzo znaczącego. Bo udało im się zachować historię taką, jaką ona była. Udało im się zapisać na bieżąco to, co się działo, to dlaczego to się działo. I udało im się uchronić historię, którą naziści chcieli wymazać. Chcieli, żeby nie tylko ludzie zniknęli, ale także pamięć o nich. Oni tą pamięć ochronili i dzięki temu pewnego rodzaju spuścizna, nazwijmy to, czy w ogóle cała historia tego, co się właściwie tam działo i jak to wyglądało od środka, przetrwało. I to tak naprawdę pokazuje taką jedną bardzo uniwersalną prawdę, że w nawet najtrudniejszych czasach jedyną sensowną rzeczą, którą możemy zrobić, to sobie pomagać
i ze sobą współpracować. I to jest taka prawda, która jest absolutnie uniwersalna, ona nie ma związku, czy ktoś jest Polakiem, Żydem, Niemcem, czy kimkolwiek innym i po którejkolwiek stronie tak naprawdę barykady, to realną siłą jest współpraca, jest pomaganie sobie. I ta historia niesamowicie wpisała się też w to, co działo się w tym tygodniu. Skończyłem właśnie oglądać materiały z daily vlogów Krzyśka Gonciarza. I to jest coś fajnego, to jest coś, taki feeling, że taka inspiracja przede wszystkim do działania, do tego, żeby coś zacząć robić, że taki przełącznik, że kurczę, przygotowywałem się już bardzo długo, już bardzo dużo rzeczy miałem poukładane, ale w pewnym momencie trzeba po prostu zacząć to robić. I to był właśnie taki impuls, kurczę, taka myśl, zrób to, to już jest teraz, już jest, wiesz, jesteś przygotowany, wiesz, co chcesz powiedzieć, wiesz, po co to robisz. Zacznij to robić. I to jest właśnie ten taki moment, ten pierwszy krok, ten pierwszy dzień. Gdy myślę tak o tym, jaka jest sytuacja geopolityczna, co się dzieje na świecie, jak wygląda życie wielu młodych ludzi, to tak naprawdę mam jeden fundamentalny wniosek. Moi drodzy, my tak naprawdę nie mamy już nikogo poza sobą nawzajem. Naprawdę, tak realnie rzecz biorąc, to my, młodzi ludzie, mamy właściwie siebie nawzajem i niewiele ponadto. Bo rzeczywistość ma bardzo szerokie możliwości. Naprawdę dużo fajnych rzeczy można zrobić, ale większość z tych rzeczy, które będzie tobie pasować konkretnie, tobie indywidualnie, to prędzej czy później i tak pewnie musisz wymyśleć, zrobić samemu, sama. Bo chcę, żeby te daily vlogi były jednak pewnego rodzaju inspiracją. A chcę, żeby te materiały wnosiły wartość, ale też motywowały do działania, pokazując, w jaki sposób też ja działam, a jakie to efekty przynosi i żeby zainspirować się do tego, żeby poszukać swojej własnej drogi. Żeby nie iść jakimiś utartymi schematami, tylko naprawdę poszukać tego, co do ciebie pasuje. Bo to zawsze mnie też bolało, jak wcześniej robiłem YouTube'a, że nie wiedziałem tak naprawdę, z kim rozmawiam, nie wiedziałem, do kogo rozmawiam. Miałem z grubsza gdzieś tam zarysowane, do kogo chciałbym trafić, ale nie wiedziałem, do kogo tak naprawdę trafiam. Bo to, że ja mam statystyki, mam demografię, wiek, płeć, czas oglądania, to mnie mówi o tym, z kim tak naprawdę mam do czynienia. Wiesz, ja mam swój biznes, ja mam swoje rzeczy u mnie na reklamy. Jakby nie będzie takich tradycyjnych reklam YouTube'owych na filmach, bo to nie ma w ogóle żadnego sensu, są zupełnie zbędne. Też te pieniądze za wyświetlenia są, no umówmy się, są dość śmieszne. Więc dla mnie zdecydowanie ważniejsza jest jakość niż ilość w tej kwestii. Czy jakość wyświetleń w tym wypadku. I to, kto mnie będzie oglądał, ale to jest właśnie dla mnie bardzo ważne. Natomiast jesteśmy właśnie na terenie opuszczonego szpitala. To w Warszawie, myślę, że widok jest dość przygnębiający. Aczkolwiek, że to jest całkiem niezła lokalizacja na jakieś, nie wiem, horror albo coś w tym sensie. No jest dość ciekawe, jest dość zabawne. Kurczę, zabawne, bo rzadko kiedy kończy mi się flow. Zazwyczaj chyba dopiero jak już jest jakaś późniejsza godzina, już jestem trochę zmęczony, to tak jest teraz. Zrobię chyba już trzeci dubel, trzecie podejście. Zazwyczaj robię wszystkiego za pierwszym, za drugim razem. A może rzeczywiście czuję powagę tej sytuacji, tego... Tylko, że to jest ten pierwszy krok, że on może dość dużo zmienić. Nie wiem, na ile w moim życiu, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jest spora szansa, że życie wielu ludzi będzie w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak, że będzie się odmieniać, że coś się w tym życiu u wielu ludzi może ruszyć. Patrzenie na to, wiecie, tak z perspektywy, gdzie chcesz dojść, gdzie jesteś teraz, i świadomość wyznaczenia sobie tej ścieżki i to poczucie, że to jest realne, to jest do zrobienia. To są naprawdę, kurde, duże emocje. Ja po prostu, nie wiem, siedzę sobie na fotelu, przed sobą mam lustrzankę,
obok mam kilka świateł zaimprowizowanych i po prostu nagrywam coś sobie, mówię do kamery, a mam świadomość, że z czasem to co będę robił i to, co teraz zaczynam, może naprawdę znacząco urosnąć, może być naprawdę duże i może naprawdę zmieniać życie wielu ludzi, być może także twoje. Działajmy i pomagajmy sobie nawzajem. I chcę, żeby te materiały też były pewnego rodzaju inspiracją do tego, żebyśmy sobie nawzajem pomagali. Bo moim zdaniem to jest chyba jedyna droga. To jest jedyna droga, żeby było nam w życiu lepiej. Przecież o to chodzi. Ja chcę, żeby tobie w życiu było lepiej. Mi też. To jest naturalne. Pomóżmy sobie nawzajem. Wszyscy urośniemy. Wszyscy będziemy do przodu. To jest duże i to zaczyna się właśnie teraz. Widzę tą wielką górę. Widzę tą wielką górę, która jest przede mną. Tą wielką górę, na którą chcę wejść. Wiem, że jestem dobrze przygotowany do tego, żeby to zrobić. Wiem, że jestem naprawdę dobrze przygotowany, żeby na tą górę się wspiąć i żeby wchodzić coraz wyżej. Thank you.